Rajuśku, czy to jest prawdziwy tor przeszkód myszki Miki? Nie, tutaj będziemy tylko ćwiczyć do biegu z przeszkodami. Najpierw musimy rozładować te rzeczy, żebyś mógł przez nie skakać. Najpierw zdejmiemy stołek, teraz wiadro, teraz pojemnik na śmieci i w końcu cuchnący but. On naprawdę strasznie cuchnie. A teraz ustawmy te same przedmioty w takiej samej kolejności. Stołek i wiadro, pojemnik na śmieci i cuchnący but. Jeszcze raz! Stołek, wiadro, śmieć i cuchnący but. Stołek, wiadro, śmieć i cuchnący but. Rajuśku, dobra, chodźmy poskakać. Rajuśku, skakanie jest trudniejsze niż myślałem. Zgadza się, Goofy. Trzeba trenować. Więc będziemy ćwiczyć skoki wysokie i niskie, bo takie będą na torze. Jestem gotów, trenerze. Twoim zadaniem będzie skakać wysoko nad wysokimi przedmiotami, takimi jak stołek. I nisko nad niskimi, takimi jak cuchnący but. No dobra, dzieciaki, teraz wszyscy wstajemy i skaczemy z Goofim. Mówicie wysoko, gdy będzie miał skoczyć wysoko. I mówicie nisko, gdy będzie miał skoczyć nisko. Wszyscy gotowi? No to zaczynamy! Wysoko, nisko. Przepraszam, Donald. Właśnie ćwiczyłem skakanie do wyścigu z przeszkodami myszki Miki. No to może ćwicz sobie gdzie indziej. Co ja z wami wszystkim mam naprawdę? Co już przechodzi? Dzięki za radę, Donald! Dobra, skoro skończyłeś ćwiczyć skoki, może poćwiczysz teraz? Nie podpowiadaj, zobaczymy, czy zapamiętałem. Najpierw... Skoki, narty, czołganie. Tak jest! Narty! Po skokach miały być narty. No pewnie, Goofy. W wyścigu z przeszkodami myszki Miki jest całkiem spora górka, pełna śniegu, więc czas na narty! Na mnie patrz, zaczynam już bieg. Ustaw mnie tam, gdzie biały jest śnieg. O, Miki, tu nie ma żadnego śniegu. Jak ja mam jeździć na nartach bez śniegu? Wiesz, może jest coś, co można wykorzystać do treningu zamiast nart. Może zajrzymy do Mysiego Wieszczego. Ha, dobry pomysł. Zawołajcie z nami. Hej, Cosiek! Hej, Cosiek! Myśli sprzęt pozwoli Goofiemu naśladować jazdę na nartach. Nadają się do tego gwizdki? Nie, z całą pewnością. No, to może wrotki? Myślicie, że mogę wykorzystać wrotki, żeby jeździć tak, jakbym jeździł na nartach? Tak, no jasne! Uszami rusz i znikaj już! Jo, jeździ się jak na nartach, tylko że szybciej. Ale super zabawa! Za mną, Pluto! Sprawdźmy, czy nic mu się nie stało. Goofy, nic ci nie jest? A co? Przecież ćwiczę jazdę na nartach, ale zabawa! Wejdę jeszcze raz na górkę i znowu zjadę.